tak, sytuacja... Sytuacja w kadrze jest taka, że wszyscy są zdrowi, oprócz Szeligi, który ma problemy dalej z ramieniem. Jesteśmy przygotowani do meczu pod względem kondycji. Czeka nas jeden z najtrudniejszych meczy, ponieważ Wisła gra bardzo dobrze. Oni mają dobrych zawodników. Czy zagra ktokolwiek inny, to mają mnóstwo zawodników bardzo dobrych, którzy są w stanie zagrać bardzo dobrze. Jest obojętne, kto tam zagra. Przede wszystkim liczymy na to, że u siebie musimy punktować i wszyscy są zdeterminowani, żeby tych punktów u siebie nie tracić, a wiemy, że chcemy też podtrzymać tą pasę jeszcze nieprzegranego meczu u siebie. I ciężko znaleźć tak naprawdę przez ileś tam sezonów drużyny, która naprawdę była cały czas na topie i cały czas była w tej formie, żeby wygrywała z każdym. No to czasy, nie wiem, Wisły, jeszcze Legii sprzed paru lat, a teraz jest tak, że każdy może wygrać z każdym i każdy musi walczyć o to, o każdy centymetr boiska, żeby wygrać mecz. Jeżeli będziemy bez kontuzji, to będzie dobrze. Po prostu trudno będzie utrzymać cały czas taką formę, bo nikt nie jest tego w stanie przewidzieć, że będzie cały czas tak, jak jest teraz. Wiadomo, jest coraz bliżej do meczu i trzeba się koncentrować na tym, jaką mamy robotę do wykonania, a nie na tym, co tam piszą o nas. Tak? Ważne, żebyśmy byli razem, trzymali się razem, a myślę, że będzie dobrze.